Halo, witam was, drodzy widzowie, w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie poruszę temat kolejnej choroby, którą jest kolibakterioza. Kolibakterioza to kolejna choroba bakteryjna, która też jest wywoływana u drobiu. Też wiele osób się z nią boryka, także dzisiaj wam o tej chorobie trochę opowiem. Myślę, że temat ciekawy, więc zapraszam do oglądania. A ten dzisiejszy filmik zaczniemy od wypuszczenia kurek. Także wypuszczamy te kuraki. I najpierw bieg do ziarna. Bo ziarno zawsze jest dobre, jak jest świeżo. I wyskakują. No i tak, kurki sobie będą jadły. To ja będę wam opowiadał o tej chorobie. No, jak zawsze, drabinka musi być przewrócona, to czyli, że grymasiły tutaj. No i co ciekawe, odchowalniki w tym roku u mnie chyba nie odpoczną, ponieważ kolejna jest kwoka kuranioska, ale to już nie ja będę nasadzał, tylko mój tata. Siedzi i siedzi tutaj w tym gnieździe i to jest już 100% kwoka. Tylko o tym wam was chciałem poinformować. No a kurki liliputki jeszcze nie wychodzą, boją się. Tam siedzą na rzędzie. O. Więc moi drodzy, powiem wam teraz o tej kolibakteriozie. Kolibakterioza to kolejna choroba, która związana jest z występowaniem złych warunków środowiskowych i często towarzyszy innym chorobom, takim jak na przykład zapalenie tchawicy, krtani oraz oskrzeli. No a w przypadku tej choroby kur źródłem zakażenia zazwyczaj jest zawilgotniała ściółka, pasza bądź inny pokarm, który drób spożywa, i woda. Aczkolwiek ptaki mogą zarażać się między sobą drogą kropelkową, czyli na przykład poprzez kichanie. Objawy choroby. Teraz wam powiem, jakie są objawy choroby. Objawy choroby sprawdzają się przede wszystkim do układu oddechowego, czyli sprowadzają się te choroby do układu oddechowego, ta kolibakterioza. Pojawiają się m.in. duszności u kur, kichanie oraz katar. Kury nieraz tak charakterystycznie kichają, takie nieraz możecie to zauważyć. Tutaj kataru. Kury moje jeszcze nie miały. I tej kolibakteriozy również. I nie chcę mieć.
No a teraz, jak możecie zapobiegać kolibakteriozie? Kolibakteriozie. Zapobieganie kolibakteriozie. O, tak to chciałem mówić. Zapobieganie kolibakteriozie polega na utrzymaniu higieny. Jeszcze raz powtarzam. Higieny pomieszczeń fermy, klatek lub podłogi ze ściółką. A niedojady pokarmu powinny być codziennie usuwane, a poidła myte. Bo higiena jest zawsze na pierwszym miejscu. Musicie wymieniać ściółkę na nową, myć poidła, a niedojady pokarmu usuwać. Bo pokarm i woda mogą się też zarazić, mogą być zakażone, a kury później to spożywają. Woda powinna być świeża i czysta, ponieważ gdy woda będzie brudna i na przykład jakaś tam stara, to to też do tej wody sprowadzają się różne zarazki, co prowadzi do różnych chorób, na przykład do kolibakteriozy, salmonellozy i innych chorób różnych zakaźnych. Tutaj kurczaczki jeszcze sobie jedzą. Zaraz też będę musiał im tutaj sypnąć ziarna, bo dopiero kurki zostały wypuszczone. No i to już by było na tyle na temat kolibakteriozy, moi drodzy widzowie. Następny film to będzie oparty na temat gruźlicy u drobiu. Bądź inną chorobę sobie wybiorę do omówienia. Także serdecznie zapraszam na jutro na film. No i teraz trochę popatrzymy sobie na kurki i sypniemy ziarna kurczakom w kurniku, także zapraszam. Kurczaczki już konsumują ziarno. Tak świeżo to jedzą. Wszystkie się zleciały. Nawet kury, sio. Żegnam, żegnam. Dostałyście ziarno, to idźcie na zagrodę. Tam jedzą młodsi wasi przyjaciele. Wy macie tutaj śniadanie. Tam jest śniadanie dla młodszych. Rozumiemy? No pewnie tak. Bardzo lubię taki poranek, gdy wszystko tutaj tak wypuszczam, daję im ziarno, takie obejście tutaj, taki ładny poranek, tak cicho jest, spokój, koguty piją, tak fajnie, taki przyjemna atmosfera panuje, taki inny klimat, nie to co w ciągu dnia, gdy nagrywam niektóre filmy. No i to już by było na tyle na ten film. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem. Obowiązkowo z dzwoneczkiem, przypominam. Oglądajcie więcej moich filmów, bo chcę mieć lepsze wyświetlenia. Nie mówię, nie wiadomo ile, ale trochę chcę ich mieć. Pozostawcie również jakiś komentarz. Łapkę w górę. I co? Dziękuję nowym subskrybentom, którzy zasubskrybowali mój kanał. Jestem wam za to bardzo wdzięczny. Dziękuję też również tym starym subskrybentom, którzy subskrybują mój kanał, oglądają filmy i lajkują, także dziękuję. Dziękuję również, że jesteście zawsze na moim kanale, oglądacie moje filmy, bo wy również ten kanał tworzycie, zadajecie mi pytania, a ja nagrywam, także serdecznie wam dziękuję. I pozdrawiam cieplutko.
Wiejska Zagroda TV was serdecznie pozdrawia wraz tutaj z pierzastymi przyjaciółmi. No a hashtag na dziś to niech będzie... choroba, bo ten film jest oparty o chorobie kolibakteriozy, także hashtag na dziś to choroba. Także to już na tyle. Do zobaczyska w kolejnym filmie.